Guru. Również puchary wręcza prezes automobilków Wielkopolski pan Robert Werle i dyrektor zawodu pan Andrzej Halazimowicz. Proszę o fanfary. Dziękuję bardzo. Prosimy jeszcze oczywiście o brawa. Fotoreporterzy jeszcze są na swoich miejscach. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Porsche w przyszłym sezonie. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego. Kochani, trzymajcie się. Magda, gdzie następny start twoich zawodników? Spa w Belgii. Spa w Belgii. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Trzymajcie się. Hej, Porsche pozdrawiamy. Ocieramy łzy tęsknoty za wami, ale będziemy śledzili poczynania zawodników w tym pucharze. Proszę państwa, Cinquecento maluszki, nie tylko klasa, również maluch trofy D8, D8-2, DN1, klasa dywizja narodowa. Zapraszam do oglądania. Bardzo serdecznie prosimy. Kilka taktów muzyki lekkiej, łatwej i bardzo przyjemnej. Kostki prosimy.
Jak mówiliśmy, jak sugerowaliśmy Państwa, Ićkowski, Bartek na pierwszym miejscu, ale tam fajna jazda, Picanto, Dywizja Narodowa druga i to możemy znów przejść do pewnej... Litwinowicz Damian, najszybsze kółko na trzecim okrążeniu z Picanto. Dywizja Narodowa druga, Picanto. I tu, szanowni Państwo, przypomnienie dnia wczorajszego. DN2, Dywizja Narodowa druga w Picanto. Tomasz Machdziarz był pierwszy. Damian Litwinowicz był na drugim miejscu. A Przemysław Pytlak był, proszę Państwa, na miejscu trzecim. Tak wygląda sytuacja z dnia wczorajszego. Proszę Państwa, Litwinowicz, Ganowski oczywiście na miejscu pierwszym i drugim, klasa DN2, Picanto, Litwinowicz świetnie, podobnie jak wczoraj, no ale spoglądajmy na pozostałych zawodników, zresztą przejdziemy zaraz do klasy T8, tam w Maluchach też fajnie się dzieje, ładnie to wygląda, ale za chwilę, bo szanowni Państwo, tu ciągle patrzę, skaczę... Picanto jedzie, proszę Państwa,
Tak, jedzie DN2, jedzie kolejny tutaj, ale to jest Kowner. To jest Kowner, jedzie z 51, to jest klasa D1N. Szanowni Państwo, no ale przejdźmy do klasy D8-2, to są te maluchy bardziej zmodyfikowane, ulepszone z silnie biegów, no możliwości tam jest sporo. Bartosz Ićkowski jest na pierwszym miejscu, na drugim jest Szulc i na trzecim miejscu jest Kuczyński. No trzy wyścigi, trzy klasy w jednym wyścigu, tak? Szulc i Kuczyński. Tylko siebie. No ale przejdźmy do klasy teraz D8, co jest interesujące. Gany prowadzi wśród maluszków. To jest klasa DN8 i Gany. No miejmy nadzieję, że będzie tutaj fajnie i ciekawie. Bo proszę Państwa, jest Gany. Jakoś to będzie wyglądało. No proszę Państwa, trzy klasy w jednym wyścigu, gdzie dzieje się bardzo dużo. Litwinowicz to jest... Czekajmy znowuż na... Jest, pojawiło się. Litwinowicz, Ganowski i Olejniczak na miejscu pierwszym, drugim i proszę Państwa trzecim. 19, 18 i 30. Tak to wygląda. Jeszcze tylko przełożymy. Proszę Państwa, tak, Damian Litwinowicz, na drugim miejscu jest Ganowski Marcin, a potem jest Aleksander Olejniczek na miejscu trzecim w Kia Picanto, Dywizja Narodowa druga. No dobrze, do końca tego wyścigu 6 minut plus jedno okrążenie i spójrzmy teraz na to, co dzieje się, Szanowni Państwo, w tym zestawieniu. Ićkowski zdecydowanie prowadzi oczywiście całą stawkę zawodników. On na czele od samego startu, podobnie jak wczoraj, więc to się dzieje już na kolejnym okrążeniu mierzonym, a tak spoglądam, to jest siódme okrążenie. Ićkowski, Litwinowicz, to jest Picanto. Teraz powinniśmy Olejniczak i Ganowski zobaczyć ich na miejscu drugim i trzecim. To jest Ganowski i Olejniczak. Ścigają się, no tutaj przewaga jest dosyć przejrzysta pomiędzy tymi samochodami w Picanto, ale przyjeżdża do nas klasa DN1, to są samochody jadące Cinquecento, no i tutaj możemy już mieć bardzo ciekawą sytuację w walce o trzecie miejsce, co jest bardzo istotne. Fajnie, cieszę się bardzo, no takie wyścigi chce się oglądać, gdzie tutaj jest walka niekiedy na grubość lakieru i bardzo ładnie. Przypomnę, to się dzieje, proszę Państwa, akurat w samochodach klasy D1
N, czyli mamy tutaj okazję zaobserwować, o to jest właśnie to, o czym mówiłem, ta fajna walka, no i tak, atak wykorzystał pięknie, ładnie jadą, Cinquecento, jadą po prostu rewelacyjnie, no świetnie, przynajmniej ta akcja może nam się bardzo podobać, pięknie. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacji, gdzie walczą w klasie Cinquecento, no poczekajmy, aż tylko zmieni się strona tutaj w internecie, bo przecież mamy 3 na komputerze, mamy 3, jest, proszę Państwa, jest, to jest tak, Kovner, to jest Talarczyk i... Czekamy. No ale poczekajmy, za chwilę będzie sytuacja całkiem jasna. Gany prowadzi w maluchach. Jest tak Żeromiński na miejscu drugim. A lepiej będzie na prostej startu. Nie patrzymy w komputer, tylko spoglądamy. Nokia Picanto jedzie. Za chwilę będzie ten wyścig, o którym mówiłem, że dostarcza nam sporo emocji. Właśnie. Ta kolejność jest zmieniona. No jedź. Jedź, Talarczyk, jedź i walcz pięknie. 4:14. Cudowna walka. Pięknie. Talarczyk chyba jeszcze wybroni Babę Jagę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, proszę Państwa, na szatanie, bo przepięknie z numerem 4, no po prostu fantastycznie na prostej start mety, na szatanie. No tutaj dokonują się fajne wyścigi. Dobrze, że tacy znakomici kierowcy jadą tuż obok siebie. Bardzo dobrze, że oglądamy te wyścigi, bo jest oto, to jest ten moment, aż mu się podniosły prawe koła. Nie, jednak nie dał za wygraną. No i proszę Państwa, z numerem 4 Talarczyk jest, jakby nie było, proszę Państwa, jest Talarczyk nadal na trzecim miejscu, Kowalewski, żółty Cinque jedzie na czwartym, ale to jeszcze nie koniec tej walki. Oto trzecie miejsce i o podium, na pewno nie koniec. Będzie musiał Talarczyk mocno popracować, żeby to miejsce dowieźć do linii mety. Gany prowadzi Żeromiński i proszę Państwa, Wielgorz na trzecim miejscu. No to spoglądajmy teraz na te maluszki, bo ta walka o trzecie miejsce jest fantastyczna, jeżeli mówimy o maluchach. Teraz jedzie Kia Picanto. Jadą. Jeszcze raz podkreślałem, mówiłem i podkreślam, to jest ta jazda tych maluszków, które są przeurokliwe, aczkolwiek walczą o miejsce 20-21, ale to już jest niejako nieistotne. Spoglądamy teraz na to, co dzieje się na torze, bo za chwilę już mamy sytuację, w której będziemy Żeromiński i Wielgorz 110 i 112. Bardzo nas to interesuje. 110 i 112. Wypatrujcie tych numerów na maluchach, bo to jest niesamowita walka o to trzecie miejsce. No zobaczmy teraz, co będzie działo się dalej. Jeszcze czekajmy, proszę Państwa, bo tutaj się bez wątpienia... Jeżeli tutaj dokonujemy tego pewnego, drobnego, co by nie było podsumowania, 110 i 112, 110 i 112, 110 i 112, wypatrujcie tą walkę o trzecie miejsce, tak się walczy na torze, pięknie, wracaj, 110 i 112, no i... I sytuacja wygląda pięknie, jeżeli mówimy o maluchach. To jest podium na Babie Jadze w tej chwili.
Za chwilę będzie szatan, za chwilę będzie szatan. No nie możemy przegapić tak pięknej walki maluchów. Czyli, proszę Państwa, czyli Żeromiński 110 jest Kolpiński 115. Uwaga, uwaga, szatan, tu się zadzieje na pewno. A już są ostatnie chwile tego wyścigu. Albo, 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 albo. Ale świetnie sobie poradzili, ładnie. No jadą bardzo blisko, jadą na styku, jadą w walce. Jadą, proszę Państwa, o punkty. I to jest najistotniejsze, i to jest najważniejsze. Spoglądam oczywiście zegar 0000. Jeszcze my czekajmy tylko na sędziów. Ostatnie kółko, ostatnie okrążenie. Taką informację dostają zawodnicy. 50, 205. No, Cieciuka! Mówiłem, że będzie musiał Talarczyk dać siebie wszystko. Po wewnętrznej Baby Jaga, po wewnętrznej wygrywa z Talarczykiem. Ależ to był błąd. Jak on mu zrobił miejsce, jak on mu zrobił to miejsce. No, ostatnie okrążenie. I tu jestem ciekawy. Zielony czy żółty Cinquecento będzie na to. Zadowolony to o taką walkę, a widziałeś, co się dzieje o trzecie miejsce? Widziałem, co się dzieje o drugie i o trzecie miejsce, bo generalnie Gany jedzie na pierwsze miejsce, a na drugie miejsce cały czas bije się Maciej Wielgosz z Pawłem Żeromińskim. Tak. Pawłem Żeromińskim! Wracaj, wracaj, wracaj na tor! Całe szczęście opanował tego maluszka. No tylko niech się trochę jeszcze rozpędzi. Niech się trochę nie może wejść na obroty. Mamy szachownicę. No i spójrzmy, Krzysztof. Spójrzmy, Krzysztof, na niesamowitą walkę w maluszkach. Otóż Gany, Wielgosz. Poczekaj jeszcze, niech to się odwróci, żebyśmy mieli przejrzystość. Taki bardzo ładny maluszek. A jaki? Włoski? Taki kolorowy, wiesz? Patrz. Krzysztof Karion, dlaczego? Znaczy, ostatnio tutaj walkę nie widziałem, bo patrzyliśmy o drugą stronę, także przed chwilę jeszcze Żeromiński jechał na trzecie miejsce, w tej chwili widać, że dużo się zmieniło. Maciej Wielgosz utrzymywał drugą pozycję, na trzecie miejsce skoczył Damian Stachowiak. Widać, że Michał Szlachta też się tam pchał jeszcze na czwarte miejsce przed Pawła Żeromińskiego, także dużo się w tym ostatnim kółku działało. Bardzo dużo się działało w tym ostatnim kółko, w tych ostatnich metrach. Halo, halo, my tu oczywiście na łączy. Krzysztof, no właśnie, trzeba mieć oczy wokół głowy, żeby mieć, ale w maluchach się satysfakcjonuje z tego, co widzisz. Sezon zapowiada się interesująco. Halo? Dużo widać z tej walki, także bardzo, bardzo zadowolony jestem z tych wyścigów, że naprawdę, naprawdę myślę, że widzów oko bardzo cieszy. I to muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej, bardzo prosimy.
Tak? Krzysztof, jeszcze jedno pytanie. Kiedy wrócisz na to? Przecież ty się ścigałeś, ty jesteś fajny facet, który, jak pamiętam, dach malucha biały, jeżeli się nie mylę. Tak, malucha czerwone, dół zielone. A dół zielony. Powiedz, wracasz na tor w przyszłym roku za 3, za 4, za 10 lat? Czy można bez tego w ogóle żyć, bez ścigania? Mam nadzieję, że wrócę w tym roku, ale proszę nie powiedzieć, że on nie. No, nie powiemy, na pewno nie. Ale generalnie rzecz biorąc, jak ze zdrowiem i z kręgosłupem, były problemy i to był powód. No, są problemy nadal, ale walczymy, żeby jak najszybciej by było w porządku, żeby jak najszybciej wrócić. Proszę Państwa, Krzysztof Carrion, dobra dusza, fantastyczny charakter, świetny rycerz tego wyścigu, jakby nie było malu trofy. Krzysztof, wraca jak najszybciej, niech inni biorą z Ciebie przykład, bo jesteś dżentelmenem, z którego można brać przykład. Kultura i wzór nie ulega wątpliwości osobisty w całym calu i w 100%. Dziękuję Ci serdecznie, do miłego zobaczenia, trzymaj się, do następnego. To był bardzo ładny wyścig. Bardzo mi się podobał. Jeżeli Tobie się podobał ten wyścig, to ja nie mam innego wyjścia. Nam się również bardzo podobał. Trzymajcie się, maluchy, pomachaj do kamery na żywo. Gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych, do dziadka z Ameryki, pradziadka, który kiedyś tam jeszcze tuż po wojnie uciekł z tegoż i tam zarabia sobie dalej na chleb. Żyje i ma się zdrowo w górach skalistych. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej. Proszę Państwa, długi dystans, za chwilę.
proszę Państwa, zapraszam na podium T1 Dywizja Narodowa 1N. Bardzo serdecznie proszę. O ile są, a mam nadzieję, że są, miejsce trzecie w tym wyścigu Mateusz Czyciółka, a miejsce drugie Kamil Telarczyk, a miejsce pierwsze Piotr Kowner. Prosimy bardzo kolegów na podium o wręczenie pucharów. Proszę pana Krzysztofa Studzińskiego, przewodniczący zespołu sędziów sportowych. Pan Krzysztof Studziński, przypomnę, Mateusz Czyciółka, Kamil Telarczyk i Piotr Kowner. Proszę realizatora dźwięku o fanfary. Bardzo proszę. W tym czasie kibiców oczywiście o brawa. Dziękuję Państwu bardzo. Kolegom również Piotrek, Kamil i Mateusz na podium. No i bardzo... Zawodnicy, zapraszam na podium jeszcze raz. Pan Piotr Kowner. Bardzo proszę, Kamil Telarczyk. Przepraszam, Mateusza Czyciółka. Dziękuję, kolego. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, bo jeszcze pan dyrektor Andrzej Halazimowicz, dyrektor zawodów, pan Piotr Kowner, pan Kamil Telarczyk i pan Mateusz Czyciółka na podium. Tylko ja spojrzę dobrze, czy pan... Fanfary prosimy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, a zatem brawa jeszcze raz dla Piotrka, Kamila, Mateusza Czyciółki. Bardzo dziękuję za podkreślenie i przypomnienie, bo pomyliłem się, ale przepraszam Mateusza. DN2 Picanto. Proszę Państwa, miejsce trzecie Tomek Magdziarz. Miejsce drugie Marcin Ganowski, a miejsce pierwsze Damian Litwinowicz. Prosimy na podium Picanto. Bardzo serdecznie zapraszamy. Picanto na podium. O wręczenie pucharów i o złożenie stosownych gratulacji proszę o pana przewodniczącego zespołu sędziów sportowych, pan Krzysztof Studziński i dyrektor zawodów, pan Andrzej Halazimowicz. Przypomnę na podium Tomek, Marcin i Damian. Proszę o fanfarę. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Panie Krzysztofie, dziękuję Panie Andrzeju. I kolejna dekoracja, jeszcze poczekajmy, tak, jeszcze bardzo proszę. Damian, Marcin i Tomasz na podium, oczywiście bardzo nam miło, Litwinowicz, Ganowski i Magdziarz. Tak wygląda sytuacja po wyścigu, który przed chwilą się zakończył w walce o te pierwsze, drugie i oczywiście trzecie miejsce. No i gratka dla fotoreporterów, deszcz, oczywiście kropli szampana. Zapraszam Dywizję Narodową 8. Miejsce trzecie Damian Stachowiak, Maciej Wielgosz drugi, a pierwszy Michał Gany. Z wielkimi gratulacjami zmierzają ku podium, by wręczyć puchary. Pan Andrzej Harazimowicz, dyrektor zawodów, pan Krzysztof Struliński, przewodniczący zespołu sędziów sportowych. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie proszę o wręczenie pucharów. Wszystkim gratulacje i fanfary. Przypomnę, Michał, Maciej, Damian na podium. Dziękuję Państwu za brawa, fajnie. Dziękuję za brawa, dziękuję serdecznie. Jeszcze chwilę dodaję na podium. Oczywiście jeszcze stoją na najwyższym stopniu. Jeszcze ja widzę, ja wszystko widzę. Tutaj mam takie miejsce, że oczywiście jak najbardziej to się zwycięzcom należy. Toast szampański. Pan Krzysiu, ale żeś tu nie wiesz co? Normalnie się za mnie schowa.
fanfary poprosimy. Głośniej trochę, bo to na polecenie pana Andrzeja Harazimowicza, dyrektora. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jedna dekoracja w tym wyścigu, który przed chwilą się zakończył. Klasa, dywizja narodowa 8-2, miejsce trzecie Jarosław Tyras, miejsce drugie Przemysław Szulc, a miejsce pierwsze Bartosz Idźkowski. Zapraszam kolegów na podium. Proszę państwa, o wręczenie pucharów ponownie proszę dyrektora zawodu pana Andrzeja Harazimowicza i oczywiście przewodniczącego zespołu sędziów sportowych pana Krzysztofa Studzińskiego. Proszę o fanfary. Bardzo dziękuję. No i teraz zawodnicy dokonują tego toastu szampańskiego. Aha, to za chwilę. Bardzo dziękuję, zapraszam na...